Dobra, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek z mojego serwera i typania do graczy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo edycja trwa w najlepsze, więc mam nadzieję, że każdy was wbije i po prostu zagra. W tym odcinku wylosuję sobie kolejne dwie osoby, które wygrają VIP-a. W poprzednim odcinku wygrał go Ninja oraz... w sumie już nie pamiętam, wygrał go Ninja i jakiś inny jeszcze gościu, rozstawiam to na live'ach, więc te dwie osoby dostały rangę. Po prostu wejdźcie i sprawdźcie. O, właśnie to jest dla was zadanie. Kto pisał swój nick w komentarzu, to wejdźcie na serwer i sprawdźcie, czy to właśnie wy nie wygraliście sami Ultimate'a. Jeśli w tym odcinku chcecie wygrać Ultimate'a na 30 dni, to zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz napiszcie w komentarzu swój nick, jakim gracie na SpeedKC i może z jakiej jesteście gili lub jak jesteście bez gili, to napiszcie, że gracie po prostu bez gili. Ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania i tyle. Trzymajcie się i dzięki za to, że tak licznie gracie na moim serwerze. Pozdro! Chce zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinkraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu zombiaczek. Polecam! Drodzy, ja sobie tutaj nagrywam pierwsze tepanie do graczy na moim serwerze, także napiszmy na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj zaakceptuje. Ogólnie muszę pamiętać o tym, że jak do zawsze, za każdym razem do kogoś tepnę, muszę włączyć Vanisha, bo jestem tutaj na zombiaczku, nie chciałbym się jeszcze jakiegoś nowego konta robić. Dobra, wpiszmy sobie typa, niech będzie na przykład może ten kukierek. Dobra, jest Gilly Dedos, niech będzie to właśnie tutaj gracz kukierek. Mam nadzieję, że mnie typy w żadne nogi nie tepną, ani w żadne takie rzeczy, więc ja sobie tutaj, moi drodzy, od razu szykuję tutaj komendę na Vanisha. Dobra, jestem, wariacie, siemanko. Maneczko. Dobra, tepnął mnie gościu w żubik, także spoko. Dobra, kupmy sobie... A, nie mam tego. Czemu nie mogę kupić? A, bo nie mam, ja mam bloki złota, czekajcie, fuck, ja mam bloki złota. Szybko. Dobra, mamy stręża i lecimy, klepiamy tych typów. Czekajcie, kupmy sobie jeszcze speeda. Dobra, szybkie bieganie, okej, okay, speed jedynka. Oraz hejs, o, bo oni mają tu hejsta, dobra, bo to jest gilia, którym odblokowałem w ogóle hejsta. Moi drodzy, ktoś ma, moi drodzy, bacona i nie może go odblokować, bo drop emeraldów się zbugował, to po prostu wbijcie albo napiszcie do mnie na Discordzie, czy gdzieś ja wam tego bacona odblokuję z emeraldy i tyle wam go kupię, tak jak tej gildii odblokowałem hejsta i innym 20 gildiom, które po prostu miały bacona. Dobra, kurde, gościu! Dobra, rzucimy rzucaka, ale on tak nic nie rozwali, bo TNT jest wyłączone do 10. Dobra, gościu! Ty, no musi ten typek polizać, nie ma innej opcji, moi drodzy, nie ma innej opcji. Typek musi polizać, tylko jak mój set wygląda, dobra, mój set na razie wygląda licho. Mój set naprawdę wygląda na razie bardzo licho. Co mnie martwi. Dobra, okej. Ej, no, nie koblujcie mnie, czy oni mnie chcą koblować? 408 poziom, na 408 poziomie jestem, oni chcą mnie koblować. Nie policzę żaden, kurde, nie chcę żaden polizać, więc lipa trochę. Lipa trochę, bo żaden nie chce polizać z nich. Ale walę w tą klawiaturę mocno. Gościu, gin. Gin, chłopie. O, że ja nie polizał. Dobra, okej. Nie polizałem na szczęście. Ja w ogóle cały czas sprawiam taba, jak z moim internetem, mam lekkie lagi. I dobra, co oni mają? Dobra, wbiję do nich. Siema gościu, czy ten typek jest bez koksów? Dobra, trzeba by tego typa docisnąć. Trzeba by tego typa docisnąć, bo ten chyba najmniej ogarnia z nich wszystkich. Ten typa najmniej ogarnia. Dobra, czekajcie. To tego trzeba docisnąć. Dobra, dociskamy w takim razie tego. Tylko pytanie, czy uda mu się. Dobra, mam stręża na 10 minut, więc w sumie każdy ma stręża, jak na 10 minut kupi. Tylko czy ten pek poliże? To właśnie mnie najbardziej ciekawi, jak mój set wygląda. Bro, mój set na razie jest pomarańczowy, więc zajebiście. Mój setcik jest na razie pomarańczowy, więc zajebiście. Ale ten typek nie chce polizać, to jest najgorsze. Ciężko polizać na strężu jeden. Kurde. Ale klepa ostra idzie, nie? Radę mega ostra klepa. O, trzeci tutaj wbił! Co to? No i polizałem! Trzech na jednego banda łysego, kurde. Co to ma być? Co to ma być? Trzech typa na mnie wbiło? Dobra, to prawda jest z tej osoby. Ej, no to tak się nie bawię. Znaczy, w komentarzu napiszcie Dedo Steve, Gilia Dedo Steve. Gilia Dedo Steve, ja wam przypnę serduszko. Zaraz typa będą z tej osoby. Pozdrawiam. Moi drodzy, typamy do drugiej osoby. Ja sobie trochę wziąłem legendary case'ów. Zaraz sobie tutaj otworzymy legendary case'y. Zobaczymy, co mi dropnie z legendary case'ów. Czy coś ciekawego, czy raczej nic ciekawego. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy. Fajnie, bo gdyby mi złoto dropnęło, bo złoto mi się przyda. Dobra, dropnął mi Boy Farmer. Ale Boy Farmer niestety tutaj nie możemy go użyć. No ale fajnie, bo gdyby bacon mi dropnął. To co mi dropnie ze speed case'ów. Z legendary case'ów, tak? Legendary case'ów. No to... o, złoto, dobra, złoto to potrzebuję. Dobra, mam 12 legendary case'ów i myślę, że wezmę sobie te legendary, 12 legendary case'ów po prostu ze sobą i tepniemy do jakiejś następnej gili. Także napiszmy na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj zaakceptuje. Oczywiście muszę pamiętać o tym Vanishu. Dobra, dobra, moi drodzy, zobaczmy do mnie, okej. TPA... TPA matacz, dobra, niech będzie ten matacz, on mi tu przed chwilą pisał na PW coś, jakieś miłe rzeczy. Dobra, zjedzmy sobie koksa, bo nie, nie będziemy mieli koksa, bo po co w sumie. Ale kupmy sobie tutaj stemdżyka szybko. Uuu, jestem gościu, siemaneczko gościu. Ouu, nie zdążył zjeść tego. Nie zdążył typek zjeść koksika.
Także spoko, ja też nie zjadłem koksa, więc jesteśmy w sumie na równo. Wilos mnie też pytał, dlaczego nie ma 6-3 kilofów, moi drodzy, na spawnie do kupienia. Moi drodzy, kilofy 6-3 na spawnie będą, w sensie dodamy. Chcieliśmy zrobić trochę utrudnienie, tak, dla kopania, ale widzę, że jednak, widać, że jednak gracze są przyzwyczajeni do tego, że itemy szybko lecą z kilofów 6-3 i to będzie zmienione i po prostu damy te 6-3. O, ty! Ty cwaniaku, o ty! O ty! Chyba nie zginę z takiej... Dobra, nie zginę z takiej odległości. Myślę, że zginę z takiej odległości. Dużo osób się też podobało, też podsumowałem, że masz tylko jedynie stręża jedynka i speeda jedynka, więc w sumie spoko, bardzo mi miło, że mi się to podobało. Dużo osób też odzywało, ale... Ale wiecie, jak to jest, nie? Nie każę się tego, a on jest za koszy na dywek, o ty kurde, cwaniaku. Bo ona knocha, nie mam knocha, to jest po prostu niesprawiedliwe, no fair, no fair. Dobra, to jest sprawiedliwe, bo gościu ma tego. Gościu ma sobie normalnie knoczka. A on jest na czekach, no tylko zaparuwa. To zaparuwa, Stefan, no i chce się normalnie klepać na typeczek, no i... Chciał zombiego porobić, zombie porobił jego. Jak? Dobra, nara, gościu. Dobra, ja tam za nim skaczę. Uuu, ty skilla zrobił, ty taki skillowy gościu jest. To jest jakiś skillowy gościu, ty, bez kitu. Naprawdę, to jest jakiś mega skillowy gościu, no bo tak zrobić water skilla sobie tak od razu z buta, to nie jest tak łatwo. Ej, no nie, no dlaczego on tylko na drzewkarkę ucieka? Ja pierdziele, dlaczego on tylko na drzewkarkę ucieka? Nie podoba mi się to, no i znowu to samo miejsce, wiecie. Dobra. Tylko najgorsze to, że nie mam knoka. Kurde, martwi mnie to, że nie mam knoka, bo ja sobie nie brałem knoka. Bo w kitach nie ma, specjalnie nie enchantowałem, bo chciałem wziąć tylko to, co mam w kicie ultimate. Dobra, cyk. O, przerzucił perłę. Przerzucił perłę, Steve. Dobra, on nie ma, ten gość już nie ma więcej perła, wiecie, to skoczę sobie na dół. I on tutaj jest, dobra. Lecimy teraz z nim jeden na jeden, w tym miejscu. Jazda, gościu, dawaj bitkę. A nie, wariacie. Pa, to jaka klepa, ostra. O, banie padła. Będzie kilek. A nie ma kilka, niestety. Kurde, chodź tu, gościu. Pery rzuca. Nie, no nie chciał, żeby mi uciekał. Halo, gościu, no. Ja ci oddam item, jak cię zabiję, więc... Więc nie ma się czym tutaj przejmować. Dobra, sprawdzimy, czy się nagrywa, oczywiście, nagrywam się. O, ale strefę dostał ten typek. Ojeju, ojeju. Ojejuniu. Ojejuniu, gościu, chodź tu. O, ty cwaniaczku, mi wodę wylałeś. Ale cwaniaczek typa. Ty, ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię, czat. Ja się tak po prostu nie bawię. Ty, no, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że ten typek mi tak tutaj porabia. I co, ja bym zrobił taki majstersztyk, bym do niego po prostu tepnął. A wielkie do żywika? Nie, na rzekarek znowu leci. A, bo on tu ma nogi, cwaniaczek! Ty, on tu ma nogi, ale cwaniaczek stypa. Nie, nogi chciał mi porobić. Właściwie czasem chciał mi porobić na nogi. No nieźle. No to nieźle. Gościu. Chodź tu. O, pan jakiś trapią gringo. Ty, taki trapper jest. Dobra. To trepnąłem do trap typa. Trepnąłem, moi drodzy, do trap typa na tego. Ja pieczele. Jakiś mega trap typ z gościa. Mega jakiś trap na Kubo idzie, inne rzeczy. Tylko no właśnie, czy to... Halo, gościu, powiedz coś się pokonać, no. Klep się, a nie uciekasz mi co po chwilę. Wariacie. To jest trochę wkurzające, jak co po chwilę gości ucieka. W sensie klepa wygląda fajnie, no bez duszy, ale... Kurde. O, fuck, padnę do jakiejś dziury. No nie, nie mam jak stąd wyjść teraz, bo nie mam klocków. Mam kill-off, ale... Wypuści mnie? Wypuści mnie chyba ten typek, co? Ty. No i znowu, no i znowu to samo, no i znowu go goni, no to jest... A, pierdziele. No i znowu na drzewkarkę ten gościu leci. Znowu na drzewkarkę ten gościu leci. O, co ja zrobiłem? Nie to chciałem. Dobra, napisałem już na czacie, że ma się klepać, a nie uciekać co po chwilę, czat. Więc chwilowe tutaj. Chwilowe tutaj, moi drodzy, napisałem na czacie, że ma się klepać, a nie uciekać co po chwilę. Dobra, GG. Dobra, GG. Gościu pokonany. Więc był killek, moi drodzy. Oniku Info RKS, gościu z gildii RKS. Moi drodzy, dostanie oczywiście ode mnie nagrodę Matacz. Także gratulujemy dla Matacza. Dostanie tutaj, gościu, nagrodę, trzymaj legendary, jest to, że ze mną się klepałeś. I tu jakieś itemy, sety, trzymaj, wariacie. To dla ciebie taki donut, uważ, że tutaj byłeś na odcinku. Także git, masz jeszcze rzucaka kilo, więc jest po prostu git. Także moi drodzy, zaraz tepamy do następnej osoby. Także pozdro. Tepam sobie w takim razie do trzeciej osoby na mojej serwerze. Napiszmy na standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mi tutaj, moi drodzy, tepnie. Oj, jestem na vanishu, muszę pamiętać oczywiście, że muszę tego vanisha wyłączać. Zobaczymy, czy ktoś mi klepnie. Kupię sobie oczywiście na początek speeda oraz strężyka. Tylko muszę pamiętać o tym. O, muszę to zmienić, dobra. Cyk, speeda oraz strężyka. Ok, i zrobimy standardowo, że weźmiemy sobie tutaj trochę tych legendary case'ów, że jakby mnie ktoś po prostu zabił, to coś dla mnie dostanie. Dobra, TPA Drexowski, nie wiem tutaj, o, TP Mister Ziomis, o, Mister Ziomis, dobra, TP nie tego Mister Ziomis, tylko piszemy sobie standardowo TPA, żeby on mnie zaakceptował, a nie tutaj ja jego, że tak powiem, że wiecie, bo pisze TP, to mnie od razu bezpośrednio tepnie, a tak chociaż chwilę poczekamy, więc zobaczymy, czy mnie tutaj tepnie. Halo, 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 gościu, czy mnie tepnie ten Mister Ziomis? Tepiała mnie, czy mnie nie tepa? Dalej, gościu, tepaj mi, wariacie. Halo.
Panie, te panie. O, jestem u tego typa, więc zajebiście jesteśmy u nich na kuboidzie. Oni tu mają heścika. Heista 2 mają. Heista 2, czyli jest to jedna z gili, którym właśnie odblokował. Ouu, Stranger 2 ma typek. Dobra, Mr. Ziomek ma tutaj Stranger 2. Mr. Ziomek ma tutaj Stranger 2, więc muszę na to uważać, moi drodzy. No bo właśnie polizałem. Tak to wyglądało. Także. Tak to wyglądało, to taka klepa. Ja pierdzielę. O, proszę, ale się długo też poklepałem, nie? Ja pierdzielę, to jest totalnie unlucky, no. Kurde. Za dużo to nie wyszło, ale wiecie co? Sprawdzimy sobie jeszcze jedną gilię. O, wpiszmy sobie tak. Ja jestem ciekaw, bo ta gilia pool. Oni tutaj mega dużo osób gra tutaj z gilii pool na serwerze. I wiecie co? Czekajcie, czy to są boy farmery, czy co to jest? Nie, myślę, że to są boy farmery. To jest tylko zwykła trawa. Gilia pool właśnie tutaj gra. O, mają boy farmery. Patrzcie, gilia pool ma tutaj boy farmery. Co oni tutaj robi? Jest to typek jakiś z gilii. to jest typek gilii. To jest typek z gilii 1 IQ u nich. Fosie tutaj sobie siedzi elegancko, chyba nie może wyjść, chyba zaraz pójdzie pewnie na spawna zapewne. Dobra, tu widzę, że z jednej strony jeszcze nie mają tutaj tych odblokowanych, moi drodzy, wszystkich rzeczy. Okej, dobra, weźmy sobie do nich do kuboida, co oni tutaj ciekawego mają. Dobra, mają bacona, ja jeszcze po nich chyba jakieś gili byłem. O nie. Tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło, ja pierdzielę, tu się czat nic nie zmieniło u nich, w sensie tu że się zmieniło, no bo ja tutaj nic nie widzę. O, jest tutaj gościu, czekajcie, którą się stronę tutaj u nich schodzi? Czy się jakoś tak u nich schodzi? To jest toniarka za mną? Nie, to nie jest toniarka. Dziwne. Dobra. Okej. Dobra, wiecie co, zejdźmy sobie. O, gilia, wiecie, oni tutaj grają masóweczką. Dobra, sprawdźmy ich kuboid. Ja sobie proszę zejdę w taki sposób tutaj do nich. Dobra. Daj, no jak rozwaliłem, dobra, co oni tutaj mają w kuboidzie? Dobra, mają tu jakiś, o, oni mają tu naprawdę mega duży kuboid, zobaczcie, tu oni grają, Gilia Pool mi się naprawdę podoba, mega mi się podoba Gilia Pool, dlatego, że oni naprawdę grają tutaj masóweczką. Także jest to zajebiste, moi drodzy, jest to zajebiste. Siemanku, siemaneczko. Tak wygląda Gilia Pool od dołu, moi drodzy, oni tutaj grają, chcę wam tą gilię pokazać, także moi drodzy, co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że każdy dotarł do końca, jak dotarliście do końca, piszcie komentarz, jeszcze koniec, chciałbym, żebyście wszyscy grali tak jak Gilia Pool, żeby było zajebiście i tyle, także pozdro, trzymajcie się i yo, dzięki za oglądanie.